Panie, szkoda mi tylko Izaka. Dlaczego? Chciałem przyjechać z niższego drużyny. Tym razem udało mi się spakować w plecak. Mam na drogę Red Bullka, kanapeczkę. Teraz jeszcze idę na siłkę i jadę do Nadarzyna. Aha, a tu mam adwokacik. Jazda. Dobra, adwokacik dotarł do hotelu. Zbliżamy się do sali amarantowej. Adwokacik uniform. Jeszcze zaraz powinien przyjść szperą i będziemy krzyżować po trójnogi. Z kamerą. A widzisz, ja chociaż profesjonalnie patrz. Zrób tak. Patrzcie, jaki bajer. Ta do szpera pasuje. Taki kuchenny nóż. I'm gonna make love to you, woman. Gonna lay you down by the fire. Poszliśmy na jedzonko i spotkaliśmy zarośniętego. Wspaniały gracz. Piękny chłopak. No. Proszę, jaki tutaj obiadek nam adwokacik organizacja zafundowała. Tutaj menadżer Grzegorz, założyciel, kaper. Tam ci goście, co z cheaterem grają. Nie takie dobre. A tam? Biały, Maus. Witam, wczoraj mieliśmy taką małą integrację. I teraz chcę zobaczyć na śniadanie, jak się miewa moce, część sceny. Kogo tu znajdę? Nikogo. Moje adwokaciki gdzieś zniknęli. Więc w hotelu oglądam samotnie. Za godzinkę jedziemy na miejsce. Jesteśmy w trasie na Expo Nadarzyn. Paweł kierowca. Paweł, jak tam po wczorajszej wieczerzy w zgrupowaniu adwokacików? Bardzo dobrze. Dawno nie byłem na wieczerzy. Całkiem w porządku było. Chciałem oczywiście tutaj kontrolować sytuację jako kierowca. A jak nastawienie przed meczem, damy radę? Za Kobors? Nie chciałem powiedzieć czegoś innego, no ale wydaje mi się, że się postarasz. Czy zawsze staram, mordo? Wygramy. 2-0. Jak nie wygramy 2-0, to robisz giveaway hołda. Wygramy jaku? 2-0. Nie zróbmy tak, jak szczeknij. Szczeknijmy, nie? Co mam zrobić? Zróbmy tak, jak jeżeli nie wygramy 2-0, to do showda w końcu. Nie, znaczy, no może, zastanowię, powiem ci po meczu. Dobra, koniec. Mam bilet, karnet. Wchodzimy. Komendator, jak się czujesz? Adwokaciku. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, jak tam menelkacik. Przychodząc zauważyłem tutaj HyperX. Polecam. Jesteśmy na miejscu. Zamknij mordę. Zamknij mordę. Nasz oponent. Hawajska. Powiedz mi, co sądzisz o meczu, który odbędzie się za niedługo? Najłatwiejszy mecz w moim życiu, zdecydowanie. Najłatwiejszy 0-15. Też. Szybkie 2-0, to dobrze. Ale czemu taki krytyczny dla was jesteś? Przecież już gracie trochę ze sobą. No właśnie. Wyzywasz. Cześć! Z tej strony Paweł. Idę grać kompa. Po nawet nie wiem ilu godzinnym opóźnieniu. Jaku, predykcja? Myślę, że 2-0. Dla kogo? Na adwokacika. No i wszystko. Dobra, dotarliśmy. Łysy robi wywiad na scenie. Co chcesz mieć po lepiej? Co sądzisz o meczu teraz? Jeszcze ty mi powiedz. No szybko. Co? Buty? Aaaa! Czy to znaczy, że macie szluga może? Krzysiek!
Eszkere! Stark. Hype beast. Wygrasz, Macek? Łysy? No oczywiście, że tak. Paweł, wygrasz ten mecz? Pozwalam przyjechać. Sosnowca trochę drogi, nie? No, to taki mecz. Panie, szkoda mi tylko Izaka. Dlaczego? Chciałem przyjechać z niższego drużyny. Cześć! Adwokacik nie miał litości dla przeciwników na pierwszej mapie. Yeah! Wygraliśmy pierwszą mapę 16-3, a teraz przed nami mapa numer 2, czyli The Overpass. Nie spodziewaliśmy się, że tak łatwo pójdzie, ale... Chyba. Jakie predykcje na Overpassa? Myślę, że będzie ciężej niż na pierwszej mapie, ale Adwokacik wygra 2-0. Oczywiście, wspaniale. Adwokacik nie miał litości do dzików. Kończymy 2-0, wybieramy się do domu. Było fajnie. Widownia nam została niewielka, nasz mecz niestety przez opóźnienia. Ale Grzesiu jest szczęśliwy również. Znowu krasujemy kamery. No i to tyle, no i teraz lecimy, zbieramy pączka i Starka po drodze i lecimy do domku. Mieliśmy kłopoty, 25%. Ale już jesteśmy. Dali radę. Tankujemy, było ciężko. Wiozę ze sobą pączka wygranego. Rannego dzika i gdzieś tam adwokacika, który coś kupuje na stacji. No i teraz sobie lecimy, nie? Jest fajnie. Czesiek, jak ci się podoba sytuacja na drodze? Ledwo dotarliśmy, ale się jadę. Witam. Kolejka Polskiej Ligi Sportowej się kończy. No, dzisiaj adwokacik nie dał szans ekipie. Izako Bors, wygraliśmy łatwiutko 2-0. No i nie wiem, fajnie się grało. Fajny jest cały ten projekt adwokacika. Gra się nam fajnie i w ogóle, więc myślę, że będziemy kontynuować to w taki sposób, w jaki to wygląda. No wiadomo, że nie w każdym meczu będę mógł wystąpić, ale kiedy będzie tylko szansa, to będziemy to robić. Więc to by było na tyle. Jeżeli lubicie moje vlogi, albo mnie, może ktoś lubi, może nie, to zostawcie mi suba, bo mi to bardzo pomoże. I w sumie tyle. Więc widzimy się w następnych. Pa, pa.